Prawie gotowe, klakierku. Popatrz tylko, klakier. Najnowszy pomysł złego geniusza. Geniusza. Zaraz przemienię się w coś, czemu żałosne smerfy nie będą mogły się oprzeć. Pole smerfojagód. Idealne miejsce, żeby schwytać smerfa w pułapkę. Jeszcze parę kropelek. To chyba jakieś dziecko. Ale co niemowlę robi w lesie? Co ja widzę? Smerfiątko, skąd się tu wziąłeś, maleńki? Na pewno jesteś głodny jak wilk. Nie martw się, zabiorę cię do domu i nakarmię pysznymi smerfojagodami. Smerfiątko? Skąd się biorą smerfiątka, ważniaku? No cóż, smerfiątka biorą się z... No co mi zadajesz? Jakieś idiotyczne pytania. Czyż on nie jest najśliczniejszy na świecie? Śliczny? Wcale nie jest śliczny. Zgadzam się. Właściwie on jest brzydki. Co? Poczekaj, ja ci dam brzydki, zobaczysz. Nie jest brzydki, ważniaku. On jest tylko... jest wyjątkowy. Z pewnością nie wygląda tak smerfnie jak ja, ale przyznam ci rację, że wygląda wyjątkowo. A ja uważam, że jest bardzo smerfny i zrobię dla niego prezent. Kto powiedział prezent? Przyniosę smerfojagodowy dżem. Ja mam dodatkowy koc. Ja wysmerfuję jakieś kwiaty. Nie cierpię smerfiątek. Koci, koci, koci. Chodź, smerfiątko, czas na drzemkę. Zrobię ci ciepłego soku ze smerfojagód. Ciepłego soku ze smerfojagód? Hej, smerfiątko, zobacz, co dla ciebie zrobiłem. Bardzo smerfne, he? Dziecinko, oczka swe zmruż. Kiedy wiatr wieje, dobrze ci tu. Oczka swe zmruż. Hej, nie płacz, proszę. Zwiększę trochę szybkość, dobrze? Cześć, smerfiątko. Nie mogę zatrzymać. Upiekłem dla smerfiątka ciasto. Uważaj! Wy obrzydliwe! To co ja mówię? Hej, zobaczcie! On lubi moje ciasto! Wiesz, Marudo, w tym smerfiątku jest coś bardzo znajomego. Co to może być? Koci, koci! Nie dotykaj mnie, ty wstrętny! Może sobie przypomnę. Chodź, Marudo, smerfiątko musi odpocząć. Pokaż, co pijesz! Nie! Co to za świństwo? Och, pachnie jak trucizna! Mało brakowało, a maluszek by się tego napił! I bezmyślna, co ja mówię? Smerfiątka, smerfiątka, tu nic nie ma. O smerfiątkach. Thank you.
esencja piołunu. Znowu będę normalnym, antypatycznym typem. Co to? Czy tu jest jakiś smerf? Ktoś się tu smerfuje. No, zobaczymy, kto wysmerfował taki bałagan. Wydawało mi się, że zamknąłem szafkę. Muszę wymyślić coś innego. Co to? Aha, rzadki kaktus petrificus. Mam już okropnie niegodziwy pomysł. Dam, dam, badam, dam, 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 pam, pam. Dzień dobry, Lanusiu. Słyszałeś, Lanusiu, powiedziałem dzień dobry. Bardzo nieładnie, że nie odpowiadasz. Lanusiu! Raz, dwa, trzy. Posiłku, słyszałeś, co się przydarzyło Lalusiowi i ważniakowi? Skamieniał! Co tu się smerfuje? Nie wiem, ale nie chcę tego złapać. To mnie natchnęło, żeby napisać odę do skamienienia. Stał nieruchomo na wysokim wzgórzu. Może lepiej zamienić na odę do nagłej ucieczki? Och, papo Smerfie, boję się. Ratuj nas. Co się dzieje, Smerfetko? Stało się coś strasznego. Wszystkie Smerfy zmieniły się w kamień. Kamień? Niech to Smerf. A co ze Smerfiątkiem? Och, nie wiem. Nigdzie nie mogę go znaleźć. Chodź, sprawdzimy, co się dzieje. Jedne Smerfy. Szybko przynieście je do laboratorium. Muszę znaleźć antidotum. Wielki Smerfie, tu ktoś był. O nie, mój kaktus petrificus. Dlatego Smerfy skamieniały. Ciekawe, kto to zrobił. Nie cierpię skamieniałych Smerfów. A. I nie cierpię uciekających taczek. Coś się dzieje. W tym tempie zamiana Smerfów w kamień zajmie mi cały rok. Muszę znaleźć sposób, żeby załatwić wszystkie naraz. Tak, wysadzę je w powietrze. Wkrótce po ich wiosce zostanie tylko kubka niebieskiego pyłu. Dokładnie o 7:00 dla tych nędznych Smerfów słońce zajdzie po raz ostatni. Smerfiątko, gdzie jesteś? Och, ta wścibska smarkula. Smerfiątko! Co jest? Och, Smerfiątko, co robisz? Rozwalę wszystkie wstrętne Smerfy w drobny mak. Gargamel! Ratunku! Wypuść mnie stąd! Tak, załatwione. Papo Smerfie, Smerfiątko przepadło. Och, nie możemy go nigdzie znaleźć. Mamy tylko butelkę. Tak jak podejrzewałem, to sprawa Smerfiątka. Przecież to tylko dziecko. To wcale nie jest dziecko, to jest Gargamel. Oh, Gargamel! Wszystkie Smerfy dostały antidotum? Chyba tak, papo Smerfie. To już długo nie potrwa. Słyszałeś? Smerfiątko to Gargamel. Coś podobnego. Naprawdę? Oda do skamienienia. Śpiochu, papo Smerfie! Papo Smerfie, Smerfiątko ma bombę. Bombę? Jesteś tego pewien? Mhm. Jest w studni. No to już. Jeszcze kilka sekund i bum! Koniec ze Smerfami. 3, 2, 1 i już! Co się dzieje z tą ohydną bombą? Niech to.
licho, gdzie jest ta bomba? Wiecie! W domu. Trzymaj się ode mnie z daleka, głupi kocie! Leżeć! Klakier, ty zakuty łbie! To ja! Gargamel! Gargamel? Nie. Jest moja otyczerutka! Na co się gapisz? Klakier, ty głupi kocie! Jak mogłeś mnie atakować? Nieważne. Na szczęście już nie wyglądam jak obrzydliwy smerf. Co za wstyd! Gdzie ja położyłem zaklęcia na zły urok? Nikt się nie ma, a wydawało mi się, że kładłem do kufra. Dobranoc, Ciamajdo. Dobranoc, Piochu! Dobranoc, Marudo! Nie cierpię życzyć dobrej nocy. Dobranoc, Merwetko. Dobranoc, Marudo. Dobranoc, Ważniaku. Dobranoc, Smerfetko. I pamiętajcie, że wczesne kładzenie się spać i wczesne wstawanie czynią Smerfa... Dobranoc, Ważniaku. Dobranoc. Dobranoc, Papo Smerfie. Dobranoc, moje małe Smerfy. Dobranoc, Papo Smerfie. W tym księżycu naprawdę coś jest, coś wyjątkowego. Czuję to. Smerfny poranek. Czas na moją serenadę do słońca. O! Co to jest? O-o, to pewnie jedna z niespodzianek z Grywusa. To nie jest jedna z niespodzianek z Grywusa. Czołem, Harmoniuszu, co tam masz? Nie wiem. No to rzućmy okiem. Such, beżuch, to syczy jak wąż! Niech ktoś to szybko usunie. Malarzu, ty to zrób. Nie wrobisz mnie. Dzień dobry. Herek! Pozbądź się tego. Pozbyć się tego? Tak, pozbądź się tego. Prawda, że te kwiatki są cudne? Właśnie dla mnie? Dziękuję, Ciamajdo. Niech papa nie zagląda, tam jest wąż. Ty, Ważniaku, czemu mi nie powiedziałeś? Ktoś go zostawił pod drzwiami. Węża, a to niespodzianka. Wiecie co, Smerfy? Najprościej będzie sprawdzić. Nie mogę patrzeć. O, kto by się spodziewał? To Smerfie niemowlę. Smerfie niemowlę? Ach, najsłodszy Smerf na świecie. Ejże, ejże. To najsmerfniejszy Smerf, jakiego kiedykolwiek smerfowałem. I co my teraz zrobimy? Marzyciel i Ciamajda idą po mleko. Tak, Papo Smerfie.
Pracusiu, zmajstruj mu łóżeczko. Już się robi, papo Smurfie. Krawcze, uszyj mu ubranko. Coś wyszukanego? Odpowiedniego. Babeczkę ze smurfojagód? Za wcześnie, ale dziękuję. Myślę, że taki mały smurf najbardziej potrzebuje intelektualnej stymulacji, którą ktoś obdarzony moją zmysłowością... Ważniaku! Co, papo Smurfie? W tej chwili temu dziecku najbardziej potrzeba miłość. Myślę, że akurat tego tomu u nas nie zabraknie. Zechcesz, Marudo, zanieść owsiankę smurfusiowi? Nie cierpię małych smurfów. Sroczka kaszkę ważyła, dzieci swoje karmiła. Jednemu dała w miseczce, drugiemu dała w kubku, a trzeciemu łebek ukręciła i frrr, poleciała. Ach, maluszko, czuję, że będziemy się cudnie bawić. Chodź no, Marudo, chcesz posłuchać mojej kołysanki? Nie cierpię kołysanek. Jak ci się podoba moje nowe arcydzieło? Nie cierpię arcydzieł. Marudo, chcesz się przejrzeć w lustrze dla małego? Zmieścimy się w nim obaj. Nie! O, ciekawe, co go ugryzło? Szybciej, Ciamajdo! Przez to szczekanie robię się nerwowy, a jak jestem zdenerwowany... Ciamajdo! Wybacz, marzycielu! Papo Smurfie! Papo Smurfie! Mam dla dziecka niespodziankę! Przyznajcie, że leży jak ulał. Papo Smurfie! Niespodzianka dla dziecka! Marudo! Co, papo Smurfie? Marudo, czemu nie wejdziesz do domu i nie poznasz małego? Przecież wiesz, że dziecko potrzebuje smurfliwej opieki. Nie cierpię smurfliwej opieki. Mały płacze. O co mu chodzi? Ciamajdo, co się stało? Nie wiem. Analiza, którą postawiłem po wnikliwym przeanalizowaniu symptomów, brzmi: chroniczny beksus histericus z początkami wrzaskardii. Ważniaku, nie ma takich chorób. Och, papo Smurfie, a jeżeli mu naprawdę coś dolega? Nie, Smurfetko, nie ma powodu do obaw. Naprawdę? Trzeba mu tylko zmienić mokrą pieluszkę. Pieluszkę? Czemu licha jest pieluszka? Mydło i woda. Ręcznik, puter, pielucha, agrafki, gotowe. W życiu nie widziałem bardziej smurfnego ubranka. Całe życie tylko ciuchy, ciuchy i ciuchy. A teraz pieluchy, pieluchy i pieluchy. Wiesz, ważniaku, tak się zastanawiam. Skąd się w ogóle wziął ten mały smurf, co? Chyba żartujesz, Ciamajdo. Ciamajdo, każdy wie, skąd się biorą małe smurfy. Dzieci rekinów, dzieci krewetek, dzieci leniwców. Niby są tu wszystkie dzieci, ale ani słowa nie ma o dzieciach smurfów. Proszę. Papo Smurfie, czy moglibyśmy porozmawiać? Oczywiście, ważniaku. Co cię nurtuje? Więc zapewne ta wiadomość zaszokuje cię, papo Smurfie, ale ja, Smurf Ważniak, trafiłem na pytanie, na które nie umiem odpowiedzieć. Nie? Upokarzające, co?
Ty, papo Smurfie, jesteś taki mądry i nauczyłeś mnie wszystkiego, co wiem, co ważne, oprócz jednej małej, maciupeńkiej informacji. Ale o co chodzi? Dobrze, papo Smurfie. No więc skąd się biorą dzieci Smurfów? Muszę przyznać, że oczekiwałem tego pytania. Otóż czasem podczas pełni zjawia się mały Smurf, żebyśmy mogli go kochać. To wielka tajemnica. I być może jest to największa tajemnica wszechczasów. Nie cierpię! O, Marudo, dobrze, że jesteś. Mam jeszcze dużo pracy. Mógłbyś zająć się dzieckiem? No dobrze. Niewiarygodne. Papo Smurfie, możesz być dumny ze mnie. W ciągu ostatnich 5 dni uporządkowałem twoje książki i chcę je utrzymać w tym stanie. Dziękuję, ważniaku. Jak zawsze powtarzasz, każda rzecz ma swoje miejsce. Należy tego przestrzegać, bo to podstawa porządku. Papo Smurfie, to potworne. Jak długo to dziecko będzie robić, co mu się podoba? Niedługo, ważniaku. Tylko przez jakieś 150 lat. A dzieciństwo mija tak szybko. Malutki, la 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 la. La 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 la. Kwisz, Lorraine, spójrzcie tylko. Małemu na pewno spodobają się te skarpeteczki. Ojej, ojej. Papo Smurfie, pozwól tu. Papo Smurfie, Bocian ma list do ciebie. Dziękuję. Z przyjemnością informujemy, że przez pomyłkę dostarczyliśmy wam małego Smurfa. Kolor niebieski, waga 56 gramów, biała pielucha, srebrna agrafka. Proszę zwrócić go doręczycielowi. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakich mogliście doświadczyć. O matko! Oddać mu dziecko? Nigdy w życiu! To okropne! To nie jest śmieszne! To żałosne! Niesprawiedliwe! Już, moje Smurfy, proszę. Obawiam się, że nie możemy nic zrobić. Ten doręczyciel wykonuje tylko swoje obowiązki, a mały Smurf musi zostać zwrócony. Nie cierpię zwracać. Proszę was o spokój! Chyba prosiłem o spokój. Rozumiem wasze rozczarowanie, ale niestety nic na to nie poradzimy. A ja uważam, że powinniśmy go zatrzymać. W końcu wczoraj była ta szczególna pełnia, prawda? Nie da się ukryć. Obawiam się, że to nie takie proste. Zdaję sobie sprawę, że to dla was trudne, ale... Papo Smurfie! Och, papo Smurfie! Mały Smurfuś zniknął! Mały Smurfuś zniknął? Tak, zniknął mały Smurfuś! Razem z Marudą. Nie, to niemożliwe. Wszyscy wiedzą, że Maruda nie cierpi Smurfiątka. Maruda kocha to dziecko bardziej niż myślicie. Po prostu bał się okazać, co czuje. Wybacz, ale będziesz musiał zaczekać. Smurfy, rozpoczynamy poszukiwania! Wy przeszukajcie las na zachód od rzeki, a my na wschód! Dobrze, papo Smurfie! Trzymaj się, Ciamajda! Widzicie coś? Nic a nic. Nigdzie ani śladu Marudy! Marudo, gdzie jesteś? Maleństwo!
zauważyliście jakiś ślad? Nic, a nic! Szukajcie dalej! Zanosi się na straszną burzę! Nie cierpię chrapać. Nie płacz, mały. Jesteś głodny? Zostań tutaj. Poszukam mleczka. Nie umieć znaleźć mleka. Dziękuję, dziękuję. Podnosi się. O, nie cierpię nie wiedzieć, co robić. Ojej. Żebyście czekali. Nigdzie nie możemy znaleźć Maruda ani Małego. No właśnie, nigdzie! O mon dieu! O smerfie mowa, smerf! Maruda! Maleństwo! Marudo! Dziecko całe? Tak, papo smerfie, ale nie cierpię przegrywać. To wcale nie jest śmieszne, tylko żałosne. I nie obchodzi mnie, jaki błąd popełniliście w księgach. Odbieranie dziecka rodzinie, która je kocha, jest podłe, bezduszne, potworne i niesmertne. Przekaż im, że przepraszamy za zwłokę, ale w końcu to wszystko zaczęło się od ich błędu. Przykro mi, moje smerfy. Nic nie mogę zrobić. Maleństwo robi papa. Wszyscy będziemy za tobą tęsknili bardzo, bardzo mocno. Jesteś pewien? Laluś! Czołem! Żegnaj, maleńki! Trzymaj się! Kochamy cię! Będziemy pamiętać! Nie rozpaczajcie, moje smerfy. Być może podczas innej pełni, pewnego dnia... Upiekłem całą blaszkę ulubionych ciastek maleństwa, ale sam nie mam jakoś na nie ochoty. Łasuchu, nie wiesz, że niejedzenie może spowodować groźne problemy zdrowotne, jak śmierć głodowa, smerfne bóle? A co za różnica? Ej, Ciamajdo, mam dla ciebie niespodziankę. O, rady, dzięki. Śmieszne, co? Jasne, strasznie śmieszne. Dobranoc, Ciamajdo. Dobranoc, Śpiochu. Dobranoc, Marudo. A co w niej takiego dobrego? Dobranoc, Marfetko. Dobranoc, Marudo.
dobranoc, mały Smerfie, tam gdzie jesteś. Płacze jak nasz mały Smerf. To niemożliwe. Ale to prawda. Mały Smerfie, wróciłeś, wróciłeś. Och, dzięki niebiosom. Co, papo Smerfie? Papo Smerfie, spójrz, kolejny list. Drogie Smerfy, po ponownym rozpatrzeniu waszej sprawy i wzięciu pod uwagę listu Smerfetki oraz szczere oddanie, jakim wykazał się Smerf Maruda, z wielką przyjemnością odsyłamy wam to dziecko na zawsze. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakich doświadczyliście. No cóż, moje Smerfy, maleńki Smerf wrócił do domu na stałe. Hip, hip, hura! Hip, hip, hura! Hip, hip, hura! Hip, hip, hura! Oj... Nie ciągnij mnie za brodę, maluszku, no... Możesz, ale nie za często. Odtąd wszyscy musimy ostro wziąć się do roboty i jak zajdzie taka potrzeba, poświęcać się, by zapewnić małemu szczęście. Ważniaku, twoją pierwszą małą ofiarą będzie... zmiana pieluchy. Ja to zrobię, papo Smerfie. Bardzo proszę, Marudo. Nie cierpię zmieniać pieluch. Ale kocham tego malca. Już noc nadeszła i księżyc srebrny lśni. Już mały Smerfuś, nasz smyk w kołysce śpi. Śpi słodko, noc całą, niech ci się marzy coś. Nie budźmy go. I ściszmy głos. Czas spać, więc śpi nigdy. La 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 la. Zawsze chciałam mieć drzwi w tym kolorze. Podoba ci się? Wiosce. O, zagotowała się woda na herbatkę. Zaraz do ciebie wrócę, bądź grzeczny. Och, mały nie! Sacre bleu! Co my tu mamy? C'est magnifique! Przepiękne! Jaki geniusz stworzył to arcydzieło! To arcydzieło zostało namazane przez dziecko! Dziecko? O! Kiedyś będziesz wielkim malarzem! La la la! Uwielbiam wędrować po lesie! Wreszcie, wreszcie, klakierku, zwycięstwo jest tuż, tuż! Gargamel! Lepiej sprawdzić, co knuje. Zapamiętaj ten dzień, klakierku. Zapamiętaj dobrze. To początek końca tych cuchnących, zepsutych, żałosnych Smerfów. A, chyba słyszę moją tajną broń. Mam cię! O, trafił mi się dorodny okaz. Wreszcie mam plan, który nie może zawieść. Biedny Gargamel nigdy się nie podda. Co też wymyślił tym razem? Właśnie tak, mały. Teraz sprawdź, czy to koło zębate pasuje. Cordon bleu! Nie, nie, nie! Chodź, moja mała kruszynko. Żebyś mógł stać się wielkim malarzem, musimy natychmiast rozpocząć lekcję. Nie zawracaj mu głowy, malarzu. Mały zostanie inżynierem. Ma zdolności techniczne. Patrz, co zrobił dziś rano. Co to jest? Więc nie jestem całkiem pewien, ale od razu widać, że to konstrukcja genialnego inżyniera. Genialny tak, ale artysta malarz. Panowie, 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 o co ta kłótnia? Słyszeliście to, co ja? Wiersz wolny. To oczywiste, że mały to poeta. Malarz! Inżynier! Poeta! Tu chyba będzie w sam raz. W końcu nie chcemy, żeby to coś dotarło do mojego chateau. I chateau? I pso! Facto! Locust!
Maxo! Co? Udało mi się, Klakierku! Udało! Och, jestem geniuszem! Tak, mnóżcie się! W setki, w tysiące, miliony! Do dzieła, Klakierku, do dzieła! Co ci powtarzam od lat? Niszcz las, to zniszczysz też Smurfy! Jak Gargamel mógł pomyśleć, że jeden owad może... Z drugiej strony? Co to może być? Nie! Szarańcza zniszczy cały las! A więc to był plan Gargamela. Trzeba działać, zanim będzie za późno! Szybciej! Przyjaciele, ratujcie się! Żebym tylko zdążył do wioski. Przecież to nieprawdopodobne. Odcięły mi drogę. Jestem w pułapce. Maluszku, chciałbym być utalentowany jak ty. No, chciałbym. Och, co za piękne dźwięki. Ten malec to muzyczny geniusz. Co, ty też? Czemu wszyscy uważają, że mały jest genialny? Mnie wystarczy, jak posłucham. Oczywiście upłynie trochę czasu, zanim będzie tak dobry jak ja. Spróbuj to powtórzyć. Musisz się jeszcze wiele nauczyć, ale pomogę ci. Chodź, mały, pora wrócić do konstruowania. Ej, ej, maluszku, mamy teraz lekcję malowania. Mylicie się! Mały będzie wielkim muzykiem! Muzykiem? Co? Muzykiem? Och, biedactwo, jesteś głodny! Jeśli nie będziemy cię prawidłowo odżywiać, to nie urośniesz. Smurfetko, to chyba moja pora karmienia. Mogę? Jasne. Dziękuję, ważniaku. Nie ocalę moich smurfów. Dziękuję ci, Piórku. Może uda ci się zdążyć przed szarańcą. Zawsze powtarzam, że lepiej karmić umysł niż ciało. Dlatego osobiście przedstawię ci projekt solidnej profesji, którą dla ciebie przewiduję. Zostaniesz intelektualistą. Ojejku, intelektualista! Mogę popatrzeć? A nawet pomóc. Nie dość wnikliwa. Trzymaj. Lepsza. Weź jeszcze tę i tę. No ta nie jest najgorsza. Ta też się nada. Ale gdzieś tu wśród tych książek... Ach, jej, tu jest. Jest najcenniejsza. Złote myśli ważniaka. Czemu papa dopuścił, żeby się tak zakurzyła? Dzieciaku, coś ty narobił! Skąd teraz papa będzie wiedział, co jest w którym pojemniku? Możesz go o to spytać! Właśnie przyleciał! Ach, Ciamajdo, nic nie mów papie Smurfowi. Nie chcemy, żeby się gniewał na maleństwo. Jasne, nie. A co jak, no bo jak... W porządku, zabierz dziecko, a ja nakleję etykietki, zanim papa zauważy. Papo Smurfie, mały będzie wielkim malarzem. Nie teraz, moje Smurfy, naprawdę grozi nam śmiertelne niebezpieczeństwo. Gargamel nasłał na naszą wioskę ogromną chmarę szarańczy. Musimy spreparować coś, co ją zatrzyma. Ważniaku, podaj flakon smoczego tchu. Na co czekasz? Tu jest, papo Smurfie. Chyba. Szybciej! Szarańcza je wszystko! Szarańcza zje wszystko? Toż to koniec świata! Ognia! Twoja mikstura jest nieskuteczna. W czym problem? Nie wiem. Użyłem właściwych składników. Spróbujemy jeszcze raz.
Gdybym wiedział, co zrobiłem źle. Papo Smurfie, muszę ci coś powiedzieć. Nie rozumiem. Dokładnie odmierzyłem składniki. Ach, Papo Smurfie, błagam, wybacz mi. Mam ci wybaczyć? Ale co? Twoja mikstura nie zadziałała, ponieważ mały będzie intelektualistą. Nie rozumiem. Chciałbym go uczyć z twoich książek, tymczasem on pozrywał etykietki z twoich naczyń, więc ja je ponaklejałem, ale źle. To znaczy, że muszę sprawdzić zawartość każdego. Ważniaku, porozmawiamy później. Pośpiesz się, papo. Szarańcza jest na skraju wioski. Nie ma chwili do stracenia. Gotowe, papo Smurfie. Ognia! Ach, nie, chyba podziałało. Jest ich coraz mniej. Niesamowite. Nie ma ich. Szarańcza odleciała. Lakierku, czy widzisz te gołe drzewa? Prawda, że to uroczy dzień? Już za chwilę natkniemy się na tych wrednych jagodożerców, którzy nie mają jagód do jedzenia, ani lasu do schowania się. Nie mają dokąd iść, z wyjątkiem mojej sieci. Dlaczego nie słyszę szarańczy? Widzę jakieś niedobitki. Czyżby to robota papy Smurfa? Czemu nie mogę z nikim wygrać? Chociaż jeden raz! Ty mały, nędzny zdrajco! Zwaj ze mnie! Słyszysz? Przestańcie! Dziękujemy za uratowanie nas przed szarańczą. Czujemy wielką ulgę, ale martwi nas to, co się stało z naszym lasem. To zrozumiałe, ale las się odrodzi zaraz po pierwszym deszczu. Widzicie, moje smerfy? Po pierwszych kroplach deszczu las się zazielenił. To mogłem przewidzieć. Ale jest coś, czego nie wiem nawet ja. Mianowicie, kim w przyszłości będzie ten mały smerf? Malarzem? Inżynierem? Kto wie? Uzbrójmy się więc w cierpliwość. A teraz uczcijmy ten życiodajny deszcz tańcem. Smurfie, przepraszam, że przysporzyłem ci kłopotów. Wybaczam ci, ale pamiętaj, że nikt z nas nie jest tak mądry, jak mu się zdaje. Prawda, papo Smurfie, ale dobrze wiesz, że mały zostanie intelektualistą, co nie? A niby skąd ja mam wiedzieć, w kogo wda się ten mały? Lepiej idź sobie potańczyć. Ale nie ostatnie, Leonie, nie. Proszę, Smurfusiu, widzisz? Bardzo prosta sztuczka. Założę się, że nawet Ciamajda da radę. Ojej, co to jest? Przecież wiem, że bum, 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 ale czemu się robi bum, bum, bum? To zwyczajny grzmot. Każdy smerf to wie. Gdy północne prądy zimnego powietrza smerfują z... A więc czemu świeci słońce? Powiedz, ważniaku. Cóż, najwyraźniej nie znasz się na fizyce. Fizyka śmizyka. Kiedy nie ma chmur, nie ma grzmotów. Nie cierpię grzmotów! Smurfusiu, Smurfusiu, gdzie jesteś? Smurfusiu,
Smerfusia tu nie ma. Przecież to jasne, że jak Smerfuś nie siedzi w krzesełku, to go tu nie ma. Smerfusiu, Smerfusiu, gdzie jesteś? Nie cierpię krzyków. Smerfusiu, Smerfusiu, gdzie jesteś? Wróciliśmy się tylko na chwilę, naprawdę. Przestańcie, nie rozumiem ani słowa. Kto przepadł? Kto zniknął? Smerfuś, Papo Smerfie. Smerfuś zniknął bez śladu. Co ty mówisz? Och, Papo Smerfie, to okropne. No, co my tu mamy? Mamy dużą króliczą mamę i złapaliśmy małego niebieskiego królika. To nie żaden mały niebieski królik, głupku. Nie ma futra ani długich wiszących uszu. Złapaliśmy jakiegoś skrzata. A może i garnek złota? Ten skrzat jest wart więcej niż cały wóz pełen królików. Szkoda czasu, Smerfy. Smerfuś zabłąkał się gdzieś w lesie. Jest sam. Natychmiast rozpoczynamy poszukiwania. Smerfusiu! Smerfusiu, gdzie jesteś? Hej, zobaczcie, co znalazłem. Zabawka Smerfusia. Ja też coś znalazłem. No już, już, uspokój się, malutki. Co? Kłusownicy? Jego matka i Smerfuś zostali złapani przez kłusownicę. Nie! Więc o to chodzi. A ten monotonny dźwięk to bęben, którego kłusownicy używają, żeby nagonić króliki na pułapki. Musimy uratować Smerfusia. Smerfuś! Właś, króliku, twój nowy dom. Przynajmniej na razie. Dobra, skrzacie, powiedz mi, gdzie jest garnek złota? Panie, to przecież brzmi jak gaworzenie dziecka. No jasne, tobie wszystko brzmi jak gaworzenie. Przecież nie umiesz mówić po skrzaciemu. A mnie powiedział, że nawet dzikimi końmi nie wyciągniemy od niego tajemnicy garnka złota. Chodź, Leonie, czas sprawdzić pozostałe pułapki. Dobrze, Ciamajdo. Ty i Łasuch odprowadźcie króliczka do domu. Tak, Papo Smerfie. A pozostali niech wrócą do wioski i przygotują się do wyjścia. Jeśli kłusownik nie uwolni Smerfusia, będziemy musieli walczyć. Tak, Papo Smerfie. Orety! Moje drogie Smerfy, pewnie zastanawialiście się, gdzie byłem. No właśnie, gdzie byłeś? Byłem z Papą Smerfem i szukaliśmy Smerfusia. Odkryliśmy, że Smerfuś został porwany przez kłusownika. O nie! Farmerze! Tak, Osiłku? Przygotuj Smerfo jagodowe placki. Myślę, że 200 nam wystarczy, co? Już się robi, Osiłku. Pracusiu, ustaw katapultę w stanie gotowości. Smerfetka ci pomoże. Chodź, Smerfetko. Jest smutno, Smerfetko. Idziemy na ratunek, Smerfusiu. Idziemy, Smerfusiu. A,
nic nie mogę zrozumieć. Wszystkie pułapki zostały otwarte, nic nie złapaliśmy. Pewnie to kłusownicy. Cii, nie mów tak, głupku. Kłusownicy to my. Las jest króla Gerarda. Co za szczęście, że złapaliśmy tego małego niebieskiego skrzata, bo poszlibyśmy z torbami. Co mówisz, Leonie? Jeszcze nie sprawdziliśmy trzech pułapek. Racja, sprawdź, a ja zajmę się moim garnkiem złota. Szybko, kochany, czasu jest mało. No, patrzcie, patrzcie państwo, co my tu mamy? Jeszcze jeden mały niebieski skrzacik. Mój pan będzie zadowolony, że ma dwa. Choć ten drugi już trochę stary i zużyty. Pan będzie teraz podwójnie bogaty. Zamiast jednego garnka złota będzie miał dwa. Ale czemu on ma mieć tyle złota? Tylko dlatego, że mówi po skrzaciemu? Ja też chcę być bogaty. Powiem swojemu panu, że nic nie złapaliśmy i wrócę po ciebie później. Ja też chcę... A jednak coś złapałem. Siebie. Niebywałe. Udało się. Możesz już pędzić. Przy okazji jeszcze raz podziękuję, ale teraz nie mam czasu do stracenia. Muszę śpieszyć do obozu kłusownika. Smerfuś jest w niebezpieczeństwie. Słyszałem takiego rumoru. Na szczęście jestem wolny. Kłusowniku, żądamy, żebyś uwolnił Smerfusia i króliczą mamę. Uwolnić? He, he. Nigdy, należą do mnie. He, he, to się jeszcze okaże. Kłusowniku, ostrzegam cię. Ha, 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 ty ostrzegasz mnie? O, ty stary skrzacie, zaraz was złapię, będę bogatym człowiekiem. Raczej złym człowiekiem. Smerfetko, gdzie się wiesz, studiuję tak? Tak, papo Smerfie. Jeśli nie oddasz króliczej mamy i Smerfusia, będziesz żałował do końca życia. Jurku, szybciej! Smerfusia więzi okropny człowiek! Spójrzcie, tam są! Smerfuj! Smerfuj! Już ja was złapię, skrzaty! Uciekajmy stąd! Mam już dość tych skrzatów! Marudo, smerfuj wszystkie pasy! Nie cierpię pasów! No, powinno być dobrze. Przepraszam, papo Smerfie, nie doszłoby do tego, gdybyśmy dobrze pilnowali Smerfusia. Następnym razem będzie lepiej. Cóż, ten przypadek pokazał, że niesmerfne wykonywanie obowiązków może spowodować kłopoty. Ale najważniejsze, że Smerfus jest cały i zdrowy. Myślisz, że kłusownicy już nie wrócą do naszego lasu? Szczerze mówiąc, wątpię, ale... Wrócili! Wrócili! Smerfuj się, kto może! Dzień, kto chodzi z zadomku osiłka? No, moje smerfy, w tym roku święta będą wyjątkowe, bo w tym roku mamy Smerfusia. Tak! Pierwszy święta Smerfusia!
Pamiętajcie, Smerfy, niech to będą święta, jakich Smerfuś nigdy nie zapomni. Widzisz, malutki, o tej porze roku obchodzimy święto radości i miłości. W czasie świąt muzykujemy. Ale dziwne, fałszują wszyscy oprócz mnie. Przygotowujemy różne smakołyki. Trzymaj, pomożecie mi rozciągnąć smerfo-jagodowe ciągutki. Ty ciągnij, a ja będę nadzorował. Dobra, Ciamajdo, ciągnij w prawo. Teraz w lewo. Do góry. Na bok. Za siebie. Nie. Wszystko robisz nie tak. Daj mi to. Papo Smerfie! W czasie świąt zbieramy jemiołę z wielkiego dębu. I jeszcze jedna. Już wystarczy, pracusiu. Całujemy się pod jemiołą. Nie cierpię całowania. I wykorzystujemy jemiołę do dekoracji wioski. Nie tylko wioskę dekorujemy, papo Smerfie. Czerwone i zielone pieluchy wprowadzą Smerfusia w świąteczny nastrój. Uszyłem tyle, że mu wystarczy do końca roku. Jaka piękna pora roku. Cały świat jest przepełniony miłością i świąteczną radością. W tym roku wesoły pan Mikołaj przyniesie nam to, czego chcemy, klakierku. Najwyższy czas, żeby odpowiedział na mój kolejny list. Drogi panie Mikołaju, w tym roku byłem grzecznym chłopcem. Na gwiazdkę chciałbym dostać smerfa. Ponieważ byłem wyjątkowo grzeczny, może być 6 smerfów. Z poważaniem, Gargamel. Wiem, że co roku piszę taki sam list, ale któregoś dnia Mikołaj musi się nabrać. Trzeba być wytrwałym. Popatrz no, co roku dostaję podobną paczkę i co roku paczka wybucha. Nie, w tym roku nie mam zamiaru się nabrać. Okropne smerfy! Proszę, panie Mikołaju, proszę, przynieś mi smerfy w tym roku! Proszę, panie Mikołaju, proszę! Panie Mikołaju, mam już dosyć słuchania o tym człowieku. W każde święta rozsiewa po całym królestwie ten swój świąteczny nastrój darów. Ach, obdarowywanie to akt miłości. Och, jak ja nie cierpię miłości. Cóż, panie Mikołaju, w święta mam dla ciebie wyjątkowy prezent. Pocałunek nienawiści! Ozdobimy dom jemiołą, la 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 la. I radować się będziemy, la 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 la. Ojej, co roku lista dzieci robi się coraz dłuższa i dłuższa. W tym roku mamy dostarczyć 2 razy więcej prezentów. Aha, cóż, 2 razy więcej radości na święta. No i kogo tu mamy? Szczeniaczka! Jaki zmarznięty i głodny! O, nie martw się, malutki! Zaraz damy ci jeść! O nic się nie martw, mamo. Ja się tobą zaopiekuję. Och, Eryku, chciałabym, żebyś miał piękne święto. Uroczystą świąteczną kolację i różne prezenty. Niestety mamy tylko kawałek chleba. Mamy siebie. I to jest najważniejsze. Teraz trochę się prześpi. Drogi panie Mikołaju, jak się pan miewa? W tym roku byłem bardzo grzeczny. Nie chcę na święta żadnego prezentu dla siebie, ale proszę, niech moja mama wyzdrowieje. Całuję, Eryk Norton. Och, panie Mikołaju, mam dla ciebie prezent. Patrzcie! To Chlorinda! Wio, wio! Rusz się, jemioła! Tak, pani.
Nie potrzebuje dużo. Jedna gałązka jemioły wystarczy na jeden pocałunek. W końcu pan Mikołaj jako ostatni złamie tę głupią świąteczną tradycję. Tyle wystarczy, pani? Wspaniale. Po co Chlorindzie gałązka jemioły? To symbol miłości, a ona najbardziej jej nienawidzi. Déjà vu. Ona planuje coś złego. Chodźcie, trzeba to zbadać. Nie cierpię badać! Ruszaj już! Jeszcze kilka listów od dzieci. Och, jaka szkoda, że nie mam gromadki elfów do pomocy. Drogi panie Mikołaju, w tym roku byłem grzecznym chłopcem. Na gwiazdkę chciałbym dostać Smerfa. Ach, ten Gargamel co roku prosi o Smerfa, a ja nie mam zielonego pojęcia, o co mu chodzi. Dziwny chłopiec, słowo daję, bardzo dziwny. Dobry wieczór, miła kobieto. Życzę wesołych świąt. Jestem nową sąsiadką i chciałam panu życzyć wiele radości. Cóż, zawsze powtarzam, że im więcej radości, tym weselej. Kto to papa Smerfie? O, to pan Mikołaj. Człowiek, który w każde święta przynosi dzieciom prezenty. Ale po co Chlorinda przyszła do niego? Życzę wesołych świąt. Wesołych świąt. Świąt? Co mnie obchodzą święta? Precz! Precz! Wynoś się! Idź gdzie indziej! Udało się. Pocałunek nienawiści zadziałał. Co to? Zabierz mnie do domu, tylko szybko! W tym roku nie będzie prezentów dla dzieci, ani w następnym. Kilka usmażę, kilka uprażę i zamarynuję. Zrobię z nich grzanki, zrobię łazanki, a z sześciu zrobię złoto. O, klakierku, uważam, że święta to moja ulubiona pora. Bo w tym roku na pewno dostanę sześć smerfów. Kilka usmażę, kilka uprażę i zamarynuję. Dzyń, 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 dzwonią dzwonki sam. Precz stąd, krzykliwe łobuziaki! Beznadziejne dzieciaki. Och, zrobię z nich grzanki, zrobię łazanki, z sześciu zrobię złotko. Cicho, cicho. Kiedy gałązka jemioły usycha i pali się, pocałunek został wykorzystany do czynienia zła. Chcesz powiedzieć, że Chlorinda rzuciła na pana Mikołaja zaklęcie? Niestety tak, pracusiu. Och, biedny szczeniaczek, jak pan Mikołaj mógł być tak okrutny? Dlatego, Smerfetko, że zaklęcie Chlorindy odebrało mu miłość do innych. A był takim miłym człowiekiem? A może przywrócisz mu miłość, papo Smerfie? Nie, kochany, nie mogę. Miłość musi płynąć z serca. Musi wypływać z wnętrza człowieka. Cicho, 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 cicho. A najlepiej będzie, jak prześpię całe święta i zapomnę o tym. Bula bez. A kto skończy zabawki? I kto je dostarczy? Słuchajcie, Smerfy, kto zgodzi się poświęcić święta, żeby dokończyć dzieło pana Mikołaja? My wszyscy! Nie pozwolimy, żeby wstrętna Chlorinda zepsuła wszystkim święta. Spieszcie się, Smerfy, ale bądźcie cicho, żeby nie obudzić pana Mikołaja. Jak zawsze pan Mikołaj przyniesie dzieciom radość. Rozda smerfne prezenty. Niech wiedzą, że są święta. Tomek chce konika na wieku. A Fredek chce dostać bębenek. Kasia chce lalkę, która mówi. A Bartek pudełko z niespodzianką. Miło pracować, gdy się wie, jaką to radość niesie. I widzieć w buzie uśmiechnięte i szczęście wszystkich dzieci. Miło pracować,
wydać, gdy się wie, jaką to radość niesie. I widzieć w buzie uśmiechnięte i szczęście wszystkich dzieci. Mahudo, wesołe buźki! Kazałem ci namalować wesołe buźki! Nie cierpię wesołych buziek! No, moje małe smerfy, przygotowaliśmy prezenty dla każdego dziecka, które napisało list do Mikołaja. Odpowiedzieliśmy na wszystkie listy. Potrzebuję trochę papieru do pakowania. Może coś znajdę w tej szafie? Papo Smerfie! Cóż, moi drodzy, chyba jeszcze nie skończyliśmy naszej pracy. Co się tutaj dzieje? Kim jesteście, chochliki? I co robicie w moim domu? A ty co tu robisz? Smerfujmy stąd, papo Smerfie. Nie bójcie się. Pan Mikołaj to dobry człowiek. Jest tylko pod działaniem złego czaru. Nie jestem pod działaniem żadnego czaru. I nadal nie wiem, co tutaj robicie. Jesteśmy Smerfy. Przyszliśmy, żeby ci pomóc skończyć pracę i rozwieść gwiazdkowe prezenty. Nie chcę mieć nic wspólnego z tymi głupimi prezentami. Ale jeśli chcecie marnować czas, proszę bardzo. Szybko, Smerfy. Zostało niewiele czasu. Potrzebny nam jeszcze wóz straży pożarnej. Cztery szmaciane lalki, sześć pluszowych misiów i dwa komplety klocków. Niebywałe, myślałem, że nie skończymy. To już ostatni, papa Smerfie. Dziękuję, Smerfusiu. Wsiadajcie, Smerfy, możemy ruszać w drogę. Udało się. Smerfnęliśmy prezenty dla wszystkich dzieci. W drogę, moje kochane renifery. Wio, proszę, przyjaciele, szybko, nam się bardzo śpieszy. Och, papo Smerfie, czemu one nie chcą ruszyć? Nie cierpię się ruszać. Może Chlorinda też je pocałowała? Nie, są wytresowane. Nigdzie się nie ruszą bez swojego pana. Niestety, chyba plan Chlorindy się powiódł. Nie będziemy mogli rozdać prezentów. Zgaś świecę, Eryku. To już ostatnia. Tak, mamo. Śpi dobrze. Rano na pewno poczujesz się lepiej. Jutro jest Boże Narodzenie. Tak, ale nie mamy pieniędzy, żeby kupić świece. Nie mówiąc już o świątecznej kolacji. Mówię ci, Klakierku, to będzie najlepsza świąteczna kolacja, jaką mieliśmy. Smerfy w żurawinowym sosie nadziewane śliwkami, imbirowe ciasteczka i smerfowy placek. I rzecz jasna, zrobię wielki garść świątecznego smerfowego bigosu, bo bigos lubię najbardziej. Ale to będzie możliwe, jeśli pan Mikołaj wypełni smerfami moje skarpety. Lepiej już śpijmy, żeby ten stary głupiec mógł się tu zakraść i spełnić moje świąteczne życzenie. Ostatecznie przez cały rok byłem bardzo miły i szlachetny. Nie należy mi się nagroda. Musimy zrobić tylko jedno. A święta są takie, jakie sobie urządzisz. A ja urządziłam sobie święta tak, jak najbardziej lubię. Bez życzliwości, bez radości, bez tych głupich podarunków. W sumie to będą najradośniejsze święta, jakie w życiu miałam. Po co ja w ogóle dałem się wciągnąć w dawanie prezentów dzieciom? Chyba kazałem wam wyjść. Panie Mikołaju, pańskie renifery nie chcą bez pana jechać. To teraz wasz kłopot. Widzi pan, panie Mikołaju, rozpoczął pan tradycję świątecznych prezentów i od pana zależy, czy będzie trwała. Cóż, ja nigdzie się nie wybieram. A to znaczy, że moje renifery też nigdzie nie jadą. A to znaczy, że prezenty też nigdzie nie pojadą. Och, papo Smerfie, czy jest sposób,
sposób, żeby przełamać ten okropny zły czar? Może gdyby sobie przypomniał, jak się kiedyś czuł. Kto cię wpuścił do mojego domu? Co to? Jeszcze jeden głupi list? Drogi panie Mikołaju, nie chcę na święta żadnego prezentu dla siebie, ale proszę, niech moja mama wyzdrowieje, cały Eryk Nordon. Najbiedniejszy chłopiec w mieście, a prosi tylko o zdrowie dla mamy. Serce pełne radości może dodać siły najsłabszej istocie. Szczególnie pełne radości takiej, jaką ty przynosisz, panie Mikołaju. Nie możesz się poddać. Ale ja już nie czuję się tak jak kiedyś. Hej, zostaw mały moją brodę. No słyszysz? Uciekaj stąd! Przestań! Łaskuczesz mnie! Ojej! Ojej, kręci mi się w głowie. Serio? To dobrze. Naturalna miłość, która mieszka w twoim sercu, odżyła dzięki listowi Eryka i całusowi Smerfusia. Tak, tak! Czuję, jakby wielki ciężar spadł mi z serca. Witaj, szczeniaczku! Poznałeś już Smerfusia? O, moje dzieci! Dostawa prezentów! Tak, papo Smerfie, to wspaniałe renifery, ale nie dadzą rady dotrzeć do wszystkich domów w wiosce przed świątecznym porankiem. Zostało tak niewiele czasu. Twoje renifery niecierpliwą się, żeby spróbować, panie Mikołaju. Oui, oui, są bardzo podekscytowane. A więc trzeba spróbować. Niebywałe. Ale renifery, przecież one latają. Nie cierpię latania. Latające renifery! To cud! No to smerfujmy! Lecimy, przyjaciele! Wesołych świąt! Co to? Ojej, to pan Mikołaj i jego renifery lecą! I pomagają mu małe niebieskie elfy! Odleciały. Latające renifery, małe niebieskie elfy. Chyba mi się śniło. Mamo! Mamo! Pan Mikołaj przyniósł nam choinkę i świąteczną kolację. I szczeniaczka! No, no. Pan Mikołaj przeszedł samego siebie. Nie wiem, jak on to robi. Mamo! Nie możesz wychodzić z łóżka. Ależ czuję się o wiele silniejsza, synu. Naprawdę. Jestem tak szczęśliwa, że znów się czuję zdrowa. Ach, mamo, to najwspanialsze święta. Och, to moje najpiękniejsze święta w życiu. Najpiękniejsze święta, bo najgorsze. O, w tamtym małym domku mieszka mały chłopiec ze swoją chorą matką. No nie, nie mogę tego przegapić. Zatrzymaj się! Jestem pewna, że ten smarkacz wypłakuje sobie oczy. Wstał dziś rano i w świątecznej skarpecie nie znalazł nic prócz kurzu. Och, jak ja lubię nienawidzieć. O, co? A niech to. Jakim cudem pan Mikołaj złamał zaklęcie? O, niech no tylko dorwę tego obrzydliwego, dobrego starucha. Albo nie nazywam się Chlorinda. Jedźmy! Szybko! Hej! Zaczekaj na mnie, ty ciemny, nieokrzesany głupku! Ciekawe, ile smerfów przyniósł mi pan Mikołaj, ha? Nic, Klakier! Ten głupek znowu nic nie przyniósł, żadnego smerfa! Nic! Zaraz, w tej coś jest.
Jednak pan Mikołaj nie dał się nabrać na mój list. Cóż, pozostaje mi tylko jedno, być dobrym do przyszłych świąt. Dobrym? To ja wygaduję. Ech, wesołych świąt, a jakże? Très bon. Pierwsze święta Smerfusia udały się magnifik. Ale wiesz, papo Smerfie, ja wciąż nie rozumiem, jak renifery pana Mikołaja nauczyły się latać. Ja też tego nie rozumiem, pracusiu. Widocznie to na zawsze ma pozostać wielką tajemnicą. Aha.